dobry, godzina 5:40. Meldujemy się przy parkingu. Będziemy za chwilę jechać na Los Angeles. Mieliśmy pokój tam. Numer 236. Ja powiedziałam 500. Byliśmy w hotelu numer 6. Łóżeczko pokojne. Okej, nawet. Tylko był basen zamknięty. No ale co trudno. Za 34 funty nie można mieć wszystkiego. To jest nasza bryka. Mogę zamknąć już bagażnik? Pokażę wam, bo dzisiaj oddajemy tą brykę i bierzemy naszego Mustanga. Zobaczenia w drodze do Los Angeles. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. No way. Come on. Come on. Come on. Come on. No way, this is America. Cześć kochani, jest godzina 9, właśnie wyruszamy do Venice Beach. Po drodze mamy jeszcze zobaczyć Muscle Beach i lecimy na Santa Monica. Chcemy zobaczyć, jak tam jest pięknie, co dobrego mają do jedzenia, zobaczyć piękne krajobrazy, ale w tym momencie stoimy na stacji benzynowej, musimy zatankować autko i ruszamy w drogę. Do zobaczenia później. Zmierzamy już w kierunku Muscle Beach, nie mogę się doczekać, kiedy już tam będziemy. Jestem podekscytowana, żeby zobaczyć, w jakich warunkach ćwiczył mój największy idol, Arnold. Chcę zobaczyć, jak to wygląda, być tam, wchłonąć tą energię tego treningu. Nie mogę się doczekać! Ale czy to nie jest piękny widok, jak już zmierzacie w kierunku plaży, o której marzyliście, żeby tam być. Nagle stoi taka ciężarówka. Hello! Znajduję się właśnie na Muscle Beach. No, robi wrażenie. Szczególnie jakby się ćwiczyło na takim słoneczku, na takiej pogodzie. Oh my god. Idziecie ze mną, zobaczcie, jak to wygląda bliżej. Chodźcie. No wiadomo, maszyny są w stanie takim, jakie mogą być na zewnątrz i przy takim słońcu, ale czy to nie jest piękne ćwiczyć w takiej pogodzie z takimi fajnymi ludźmi, którzy na pewno tutaj są i robić swoje gany? Jest miejsce na zewnątrz, gdzie możesz zrobić trening. Jak widzę, mają tutaj to, co jest potrzebne, żeby zrobić dobry trening. Masz jakieś nałytki, wyciskanie, kable, shoulders, leg press, przysiady.
czego chcesz więcej? Dla mnie bomba. Naprawdę. Podoba mi się tutaj. To jest coś dla mnie. Mega. Po prostu jaram się. Znowu ja. Jeszcze wam się nie znudziła moja twarz, ale pokażę wam, jak można jeszcze tu ćwiczyć. Bo nie tylko na maszynach, bo jest jeszcze miejsce, żeby zrobić trening na piasku. Tam ludzie mają sznury, wspinają się do góry, są drążki, można boksować. Dla mnie bomba, naprawdę. Naprawdę mogłam mieszkać i szczerze miałabym jeszcze lepszą formę niż mam. Jest pięknie. Podciąganie, drążki przy takim widoku, trening staje się o wiele lepszy. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with no enemy. This is a no. Podsadzicie? Yeah. I just can take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no go. I just can take hold. This is a danger zone. Daj, Paula. Back up and get me home. Put your hand in mine. Follow me. Let me waste your time. Set up the do some stupid shit. Take a seat. Strasznie mi płacę, bolą. Tu. O, znalazłam coś fajnego, popatrzcie. Są tu tabliczki z imionami, nazwiskami ludzi, którzy osiągnęli coś w branży fitnessu. Joe Gold, to jest założyciel Gold Gym, mega. Dalej co mamy? Dalej mamy Paula, patrzcie, Paula. To nie ja, ale nie wiem, nigdy nic nie wiadomo. Frank, Bill, Larry Scott, Franco. A, tu jest. Tu jest kumpel Arniego. Mega. Ćwiczyli razem. I dalej. Jest bardzo, bardzo dużo. Ale pewnie i tak mało. Mało. Bo nie da rady ich wszystkich tu umieścić. Pamiętacie film Pumping... Pamiętacie film Pumping Iron? Kto był głównym przeciwnikiem Arnolda tam? Ja wiem, a wy? Lu Ferrigno. No. Szacun. Też grał rolę w Hulku. Oh, hello. Zdecydowanie bardzo mało Arniego tutaj wszędzie, ale znalazłam coś. Muszę wam pokazać. Plakaty. Mój idol. Wszędzie. To była postać. Tak wyglądają małe lody w Ameryce. Hello! To jest mały lód? Ale są pyszne. Mam lemonade sorbet i mam American Dream. Waniliowe lody z dodatkiem jakichś orzeszków i czekoladowych. Pyszności. Idziemy do wody zobaczyć, jak jest ciepła. Czy jest ciepło? Oto jest pytanie. Jaki ładny deptak. Później idziemy zobaczyć, jak wygląda woda z bliska. A tymczasem to już wszystko na dziś, kochani. W następnym odcinku pojawi się Santa Monica. Do zobaczenia, buziaki, pa! Hej kochani! Jeśli wam się podobało, zostawcie suba i pamiętajcie, w każdy poniedziałek nowy film.